zaopatrzona, czy są pytania do przedłożonej informacji? Nie widzę chętnych. Wobec tego zamykam ten punkt. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informuję Państwa, że w miesiącu październiku zgodnie z rocznym planem pracy zaplanowana w dniu 26 października, czyli w poniedziałek, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty o godzinie 9. 27 października, wtorek, posiedzenie Komisji Budżetu o godzinie 10. 30 października, to jest piątek, odbędzie się sesja Rady Gminy. Na tym kończymy ten punkt. Punkt 6. Wnioski i oświadczenia Rady. Bardzo proszę Pani Monika. Ja chciałam tylko dopytać technicznie, ja złożyłam interpelację przez biuro, więc rozumiem, że ona wpłynęła, nie muszę dzisiaj powtarzać. Tak, tak, wpłynęła, zostanie Pani odpowiedź. Odpowiedź w terminie. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę. Przewodniczący, na tym razem może już bez emocji zapytam się o poprzednią sesję, dlatego że ona była nagrywana i ona jest w sieci, można ją obejrzeć. Proponuję, żebyście Państwo obejrzeli jeszcze raz tą sesję i zobaczyli po prostu, jak Państwo głosowaliście. Wydaje się, że nie byliście przygotowani Państwo radni do głosowania, bo chaos, który był wprowadzony przy głosowaniu nad naszym punktem, można powiedzieć, że przypominam trochę kabaret, ale ocencie to sami. Ja oceniłem to bardzo krytycznie. W związku z tym nasz wniosek jest taki, że nie zgadzamy się z Państwa decyzją co do podjętej uchwały w sprawie ziemi należącej do nas, ale także podejrzewam i ziemi, która jest w Mrozowie, bo wójt proponował, żeby przeznaczyć część ziemi w Mrozowie pod fotowoltaikę. I to jest bardzo, bardzo szczytny cel, tylko że on akurat nas nie dotyczy, bo mamy trzecią klasę, a niestety fotowoltaika może być tylko na czwartej klasie, to po pierwsze. No to jak może być, to proszę o taki dokument, że może być, bo nie wiem, czy Pani pamięta, prosiliśmy kopię tutaj z Panią też o to, że chcieliśmy fotowoltaikę, nie było wtedy. Tak, ale chciałbym się też dopytać jeszcze o jedną rzecz, bo wielokrotnie prosiliśmy o zmianę planu, bo nie było studium, więc chcieliśmy tą naszą ziemię. Panie Wójcie, to jest bardzo fajny punkt. Pan ma bardzo dużą, że tak powiem, empatię. Ja Pana bardzo szanuję, ale wie Pan co? Pan powoduje, że Pana pracownicy są pod ciągłym stresie. Ja niekoniecznie muszę być. Przykładem jest ta sesja, gdzie Pani Monika próbowała Pana, gdzie to było chyba pod koniec czerwca. Wie Pan co? Akurat Wasza relacja była super wygrana, więc przejrzyjcie też to nagranie. Ale wracamy do meritum. Proszę Państwa, chciałbym zapytać Was, czy naprawdę... Punkt wnioski i oświadczenia. Dobrze, jeżeli ma Pan jakiś wniosek, proszę go złożyć też na piśmie, zostanie Panu dostarczona. Tak, złożę wniosek, proszę Pana, ale nie właśnie całej sesji Rady potrzebnej, dlatego że wydaje mi się, że Państwo się nie nauczyliście głosować. Bardzo proszę, otrzyma Pan stosowną odpowiedź. Tak, wiem. I on też, i też go oskarżę, bo wiem, jaka będzie. Natomiast, proszę Państwa, chciałem jedną rzecz, żebyście wiedzieli, że skończyło się takie bezwładne, że tak powiem, rządzenie gminą, dlatego że jest coś takiego jak obywatel, który ma prawo przyjść, zapoznać się z sesją, z decyzją. Państwo jesteście urzędnikami, więc obowiązuje Was pewne prawo, a my jako obywatele też mamy prawa. Oczywiście. Chcielibyśmy, żeby te prawa były szanowane, a wydaje mi się, że Państwo głosujecie nawet nie zastanawiając się nad tym, nad czym głosujecie. To pokazała właśnie to głosowanie na poprzedniej sesji. Dobrze, ja właściwie chciałbym chyba na tym zakończyć, natomiast proponuję się troszeczkę zapoznać z treścią tego nagrania, które Państwo sami zamieściliście w sieci, bo naprawdę warto chyba się czegoś nauczyć. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan wójt. Panie Przewodniczący, Szanowny Radny. Ja nie będę się ustosunkowywał do szeregu, co Pana autora wypowiedzi, ale żyjemy w państwie demokratycznym, ale obowiązują pewne zasady. I Panie Przewodniczący, myślę, większość radnych, jestem zasmucony, że tu powaga rad została naruszona i radni zostali obrażeni. I myślę, że na następnych sesjach nie dojdzie do takich incydentów i prowadzący odpowiednio zareaguje. Proszę Państwa, jeszcze jedną rzecz, żeby wiedzieć, jak rolnicy
tu rolnik, jeden z Państwa przedstawił się, że jest wielkim rolnikiem. Nawet nie wie, że tam, gdzie ma na, daliśmy na fotowoltaikę, ma samą czwórkę, a w innym miejscu ma trójkę, gdzie są kłopoty z decyzjami o warunkach zabudowy. I większość jest czwórki. I na czwórkę nie trzeba zgody ministra na fotowoltaikę. Jeszcze jedna rzecz. Obecnie wchodzą przepisy łagodniejsze, gdzie między innymi do 100 kW, chyba nie, nawet do 500 kW nie będzie potrzebna zgoda rolna na trójce. I więc proszę Państwa, na fotowoltaikę robią się przepisy łagodniejsze. Proszę Państwa, każdy ma prawo zasądzić, każde prawo ma je odwołać, ale odwołanie, gdzie ktoś chce od razu zmiany planu, to bym miał co dnia szereg wniosków, gdzie nie możemy wydać decyzji o warunkach zabudowy ludziom, gdzie chętnie byśmy wydali, bo minister w ramach ochrony ziemi gruntów rolnych wpadł na genialny pomysł, że trzeba inaczej liczyć obwiednie przy wydaniu decyzji. I więc tu kwestia, czy ja pracownikom, dlaczego powiedziałem, że nie forma dyskusji jest teraz o planie. Jeżeli Panie Arturze ma Pan uwagi, proszę złożyć pisemnie. Pani Irena ustosunkuje się do Pana uwag. Czy można decyzję udać, czy nie można decyzji udać. Ale żyjemy w państwie prawa i należy się szacunek organom, jaką jest Rada Gminy, Wójt Gminy. I nie może ktoś przychodzić i obrażać te organy. I myślę, że stosowny organ nam wyciągnie konsekwencje prawne wobec sugerowania, że jest nieodpowiedni i nie chce szereg rzeczy. To wreszcie trzeba, proszę Państwa, każdemu służy, powtarzam, odwołanie służą instrumenty prawne, ale szanujmy się, bo zwariujemy, nie możemy wprowadzać w naszej gminy takich obyczajów, jakie są w Sejmie. Ta gmina ma się rozwijać, a jak ktoś chce zostać milionerem i odwołać wójta i radę gminy, proszę bardzo, niech społeczeństwo odwołuje takiego, to będziemy mieli co dnia nową referendum. Gratuluję społeczeństwu, jeżeli wójta za to odwoła, że panu Chrzanowskiemu nie chciał zmienić planu zagospodarowania przestrzennego. Powiem w taki sposób. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, tak jak pan wcześniej wspomniał, żyjemy w państwie prawa. Mogą przychodzić osoby postronne, sesje są jawne. Bardzo proszę pan Parek. Szanowna Rado, panie przewodniczący, panie wójcie, szanowni goście. A też się zgadzam z panem wójtem, nie można obrażać rady albo pana wójta i w ten sposób jawny. Jedna strona mówi, że pana wójta lubię, głosowałem na pana wójta, drugiej strony obrażam. Jeśli ktoś ma rzeczywiście gminę dla obywateli, nie ma osób, są stosowne instrumenty i proszę pisać. I nie jest do tego sądu, jest i tak dalej, wszystko jest. Ale nawzajem obrażać publicznie, to nie wypada. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa. Mogę jeszcze jedno? Bo to jest na nie, dokończyliśmy już ten punkt. Dziękuję bardzo. Teraz proszę. Nie mogę. Ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę chętnych. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 23. sesji Rady Gminy Jękinia. Dziękuję Państwu za udział w obradach.